Oblicz stężenie molowe roztworu o objętości 120 cm sześciennych, w którym znajduje się 3,2 g wodorotlenku potasu. Wypiszmy dane. Mamy obliczyć stężenie molowe roztworu o objętości 120 cm sześciennych. Czyli objętość to jest 120 cm sześciennych. I wiem, że w tym roztworze znajduje się 3,2 g wodorotlenku potasu. Czyli masa wodorotlenku potasu, czyli KOH, wynosi 3,2 g. Zapiszmy wzór na stężenie molowe. Jest to liczba moli substancji rozpuszczonej przez objętość roztworu. Wiemy, że jednostką stężenia molowego jest mol na decymetr sześcienny. Stąd też objętość naszego roztworu, która jest wyrażona w centymetrach sześciennych, musimy zamienić na decymetry sześcienne. Czyli przesuwamy przecinek o 3 miejsca w lewo i dostaniemy 0,12 decymetra sześciennego. Brakuje nam jeszcze liczby moli substancji rozpuszczonej. Liczba moli jest to masa wyrażona w gramach przez masę molową. Musimy więc obliczyć masę molową wodorotlenku potasu. Wykorzystajmy układ okresowy pierwiastków. Odczytujemy masę molową potasu, to jest w zaokrągleniu do całości 39 gram na mol. Masa tlenu to jest 16 gram na mol. I masa wodoru to jest 1 gram na mol. Dodajmy, czyli razem mamy 56 gram na mol. Stąd też odczytujemy, że 56 gramów będzie ważył 1 mol wodorotlenku potasu. Teraz możemy już obliczyć liczbę moli tego wodorotlenku potasu. Możemy dopisać, jest KOH. No to mamy masę w gramach. U nas to jest 3,2 grama. Masa molowa to jest 56 gram na mol. Wykorzystajmy kalkulator. Myślę, że możemy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, czyli dostaniemy 0,06 mola. Możemy już teraz nasze wartości podstawić do wzoru na stężenie molowe. Liczba moli to jest u nas 0,06 mola. Objętość to jest 0,12 decymetra sześciennego, czyli mamy mol przez decymetr sześcienny. Wykorzystajmy kalkulator i dostajemy 0,5